Cześć, jestem Kucy i dziś przedstawię Wam nadchodzące do gry skiny, lotnie, plecaki, zbieraki oraz emotki. Jest ich naprawdę masa i w większości są świetne i sądzę, że wiele osób popróżni na nie swoje kieszenie. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, bo jesteście nowi lub z jakiegoś innego powodu, zróbcie to i dajcie mi znać w komentarzu, a ja przypnę Wam serduszko. W opisie jak zwykle macie aktualne wyprzedaże na G2A. Dobra, koniec gadania, a przejdźmy do przecieków. Zacznijmy od skinów. Chyba tym, który zrobi największe poruszenie, jest damska wersja Omegi. Trzeba przyznać, wygląda naprawdę kozacko i będzie miała ogromne branie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w najnowszym update'cie w sklepowej Sadebie pojawiło się biuro detektywistyczne. Ze względu na to, twórcy nie mogli się obejść bez wprowadzenia odpowiednich skinów. Już na dniach będziemy mogli nabyć dwóch detektywów oraz panią detektyw, którą ja na pewno dodam do swojej kolekcji. Oprócz tego dostaniemy dwa skiny wzięte z ratowania świata, zrobione w iście amerykańskim klimacie oraz miśka walentynkowego w tym samym stylu. Do tego dojdzie nam jeszcze dwóch nowych superbohaterów. Ciekawe, czym będą się charakteryzować. Jeden z nich wygląda, jakby mógł panować nad czasem, ze względu na to coś na jego klacie, co przypomina zegary. Teraz plecaki. Jak widzicie, peleryna ogara wojny od teraz będzie odłączana. Zarówno Omega, jak i Carbide dostaną plecaki. Któryś z bohaterów dostanie również własną pelerynę, wygląda jakby była zrobiona dla Venturiona. Są też fajerwerki, które pewnie na swoich plecach będzie dzierżył Misiek. Mamy też dwa plecaki dla detektywów oraz jeden dla najnowszego bohatera. Jeśli chodzi o lotnie, nadchodzi jedna dla Omegi, jedna dla detektywów, która jest według mnie całkiem komiczna, a także jedna dla bohatera. Teraz zbieraki. Mamy tutaj topór dla bohatera, zbierak, który szczerze mówiąc nie wiem do kogo pasuje, lupę dla detektywów oraz czerwony topór, który genialnie pasowałby do czerwonego rycerza, gdyby tylko jeszcze się kiedyś pojawił. A może to jest właśnie zapowiedź jego powrotu? Jeśli chodzi o emotki, jest 5 przecieków i szczerze nie wiem co o nich myśleć, sami ocencie. Jak Wam się podobają nadchodzące przedmioty? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do oceny oraz zasubskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzach, a przypnę Wam serducho. To by było na tyle, mówił do Was Kucy, narka.